Pomaganie nie zna granic, a dowodem na to jest działalność Fundacji TVS, której przedstawiciele wyruszyli z pomocą tym razem do Małopolski. To tam, w małej wsi Marce Poręba, Bachorowice, schronienie otrzymali obywatele Ukrainy. To kobiety z dziećmi, które uciekając przed wojną musiały odnaleźć się w nowej rzeczywistości, a sołectwo czyni wszystko, by swoim nowym mieszkańcom dać namiastkę domu. Rodziny, które trafiły tutaj do Domu Polsko-Słowackiego w Bachorowicach, trafiły do nas z okolic Równego. Są tutaj już miesiąc. My staramy się w jakiś sposób im pomagać. Zapewniamy im wyżywienie, zapewniamy im dach nad głową, ale oczywiście to nie wszystko. Lokalnie mieszkańcy przez długi czas od początku tego konfliktu na Ukrainie zbierali dary. Od nas mogli dostać dodatkową odzież. W polsko-słowackim domu przybywa obecnie 19 osób. Ukraińscy uchodźcy przyznają, że od lokalnej społeczności i władz otrzymują wszystko, a za wszelką pomoc ze łzami w oczach dziękują. No, to ma być wielka... Dla niektórych to wielkie szczęście, a dla mnie to wielka radość i szczęście, że moje dzieci mają jedzenie, są bezpieczne, mają ciepło, mają miejsce do spania i jest nam wygodnie. Jestem wdzięczna Polsce, jestem wdzięczna wszystkim, którzy się nami opiekują, rodzinie Marka. Troszczą się o nas, martwią się, zawsze zapytają, czy czegoś potrzebujemy. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. W Marce Porębie pomagają bez wyjątku wszyscy. Wspieramy ich, nie mają jeden, mają tylko samochód, żeby gdzieś dojechać. Trzeba różne wnioski wypełnić do lekarza, no to wożę ich samochodem swoim, albo syn. No bo czy wnioski do PES wypełnić, to też ktoś musi wiedzieć. Także, że tu warunki mają bardzo dobre, tylko że wszędzie troszeczkę daleko jest. Kolejnych 20 osób przybywa w domu strażaka w Marce Porębie. Do wszystkich dziś dotarła Fundacja TVS, która dzięki ogromnemu wsparciu widzów może tę pomoc nieść. Wolontariusze dostarczyli długoterminową żywność, środki higieniczne, słodycze i plecaki z upominkami dla dzieci. Fundacja działa tak naprawdę w całej Polsce, bo też z całej Polski mamy odzewy od widzów, którzy tutaj obdarzyli fundację wsparciem, zaufaniem i wpływają środki na konto fundacji. Także i fundacja stara się temu sprostać i gdzie tylko jest potrzeba, tam staramy się być, pomagać. No i działamy. Dzisiaj Małopolska, ostatnio Łańcut. Jeszcze nie wiemy, co będzie następne, ale już jesteśmy zmotywowani i gotowi do działania. Priorytetem fundacji jest dbałość o pielęgnowanie wartości rodzinnych, dlatego też szczególną uwagę wolontariusze poświęcają dzieciom. To ich uśmiech sprawia, że motywacja do dalszego działania jest jeszcze większa.